Różne imprezy sportowe,
sądzę, że przyczynią się do popularyzacji sportu nie tylko naszego gminnego, ale i ogólnopolskiego. Nie ma lepszej reklamy, tak mi się wydaje, jak właśnie działania sportowe. Nie ma lepszej reklamy, jak zaproszenie tylu zacnych gości, zasłużonych sportowców. Za to Wam bardzo gorąco dziękuję. Jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego chciałbym serdecznie podziękować wszystkim samorządom powiatu Budzyckiego oraz gminom oświadczonym, jak gminie Barlinek, panie Myśliwóz, za wspaniałą organizację tych dni olimpijczyka 52. centralnych, że tak wiele wkładu włożyli w to, aby uświetnić pobyt wszystkich naszych olimpijczyków i gości na ziemi Budzyckiej. Dziękuję jeszcze raz wszystkim współorganizatorom tych 52. Igrzysk Centralnych Obchodów Dnia Olimpijczyka i życzę wszystkiego najlepszego, dalszych wspaniałych osiągnięć i dalszych wspaniałych uroczystości, które jeszcze odbędą się w dniu dzisiejszym i zakończą jutro biegiem wypitu w Pyrzyce. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie starosto, dziękuję panie burmistrzu. Ja do mikrofonu poproszę prezesa Zachodnio Pomorskiej Rady Olimpijskiej, pana Stanisława Kopcia, z którym wspólnie będziemy prowadzić dzisiejszą uroczystość. Witać gości i delegować się dzisiejszym spotkaniem. Panie prezesie. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, szanowni olimpijczycy, bo wy jesteście tutaj najważniejszymi postaciami. Pozwólcie, że w imieniu całej zachodniopomorskiej rodziny olimpijskiej, gospodarzy i organizatorów 52. Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka przywitam gości szczególnych. Witam bardzo serdecznie posłów na Sejm Rzeczypospolitej, a równocześnie pan Tomasz Kucharski, dwukrotny złoty medalista, wielokrotny olimpijczyk i poseł na Sejm Rzeczypospolitej. Witam serdecznie. Pan Wojciech Ziemia, poseł na Sejm, członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale również i szef krajowy Szkolnego Związku Sportowego. Drodzy państwo, jest mi niezmiernie miło przywitać władzę Polskiego Komitetu Olimpijskiego w takim szczególnym roku, jakim jest rok olimpijski. Jest z nami, ogromnie się cieszymy i gorąco witamy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pan Andrzej Kraśnicki. Jest wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, olimpijczyk, medalista Ryszard Skarny. Witam bardzo serdecznie sekretarza generalnego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, trzykrotnego olimpijczyka i dwukrotnego medalistę Adama Cieszyńskiego. Witamy panie radny. Myślę, że to nie powinno być. Drodzy państwo, witam serdecznie władze Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jeśli chodzi o członków zarządu, Janusza Kochana, przewodniczącego komisji, a równocześnie szefa Podlaskiej Rady Olimpijskiej. Tadeusza Orłowskiego, byłego wiceministra, byłego szefa COS-u, sekretarza generalnego Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziennikarską postać wywodzącą się z naszej zachodniopomorskiej ziemi, rzecznika prasowego i nie tylko Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Henryka Łukasza. Szanowni państwo, pozwólcie, że przywitam władze województwa. Witam serdecznie przewodniczącą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, panią Teresę Kalinę. Wicewojewodę Zachodniopomorskiego, pana Marka Subocza. Witam.
kilka radnych sejmików, radnych gmin i powiatów, gmin uczestniczących w organizacji tej imprezy. Jest mi również niezmiernie miło powitać pana doktora Zbigniewa Szatkowskiego, szefa Lubuskiej Rady Olimpijskiej. Drodzy państwo, ministra rolnictwa i gospodarki żywności i rozwoju wsi reprezentuje pan Daniel Zagorzelny. Witam bardzo serdecznie wszystkich prezesów wojewódzkich, ludowych zespołów sportowych, Szkolnego Związku Sportowego, AZS oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Są wszyscy. Witamy was bardzo serdecznie. Pana profesora i uczestników konferencji już przywitał pan starosta, wobec tego ja się tylko do tego dołączam z panem profesorem Ajderem, panem profesorem Renato Kurwa na czele organizatorów tej ogólnopolskiej konferencji. Witamy serdecznie. Samorządowców gmin, powiatów realizujących ideę olimpijską w naszym województwie jako zadanie własne Urzędu Marszałka i Sejmiku Województwa. Od Białogardu poczynając, na Gryfinie kończąc. Szanowni państwo, i na zakończenie chciałbym również przywitać ciepło i serdecznie szkołę, która będzie organizowała Klub Olimpijczyka w przyszłym roku, centralną inaugurację w Parkowej razem z Klubem Olimpijczyka. Witamy Parkowo! To jest województwo wielkopolskie. Razem z nimi są również niezastąpieni uczestnicy Klubu Olimpijczyka Jan Parabracioć. Witamy Janka. A gdzie wasza prawa? I witam kibolki Klub Olimpijczyka w Kaliszu Pomorskim. No, przygotowany. Składam. Wszystkich, których powitałem z imienia i nazwiska i tych, których nie powitałem, równie serdecznie witam. Dziękuję bardzo. Czas pani prezesie ma słowa, które otworzą, inaugurują dzisiejszą uroczystość. Szanowni państwo, w ceremonialu olimpijskim jest taka reguła, taka sama, niezależnie od tego, jaka głowa państwa sprawuje swój urząd, jakim jest otwarcie Igrzysk Olimpijskich, przeniesione tutaj do naszej dzisiejszej scenerii, do dzisiejszej uroczystości. O wygłoszenie tej formuły poproszę prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pana Andrzeja Krasińskiego i panią przewodniczącą Sejmiku Województwa jako gospodarza. Prosimy bardzo. Przychodzi wyjątkowy zaszczyt. 52. Drugie. Czystości. Uznać za
tych młodych członków Poczty Sztandarowego Flagi Olimpijskiej wprowadził oczywiście złoty medalista Konrad Maszyński. Złoci medaliści Igrzysk Olimpijskich.
już przywołałem dwukrotnego złotego medalistę Tomasza Kucharskiego, ale jeszcze raz witam. Złoty medalista ze słynnej czwórki podwójnej z Pekinu, czterokrotny mistrz świata Marek Kolegowicz. I razem z nim złoty medalista z tejże samej czwórki Konrad Wasilewski. Witamy serdecznie złotego medalistę z Barcelony, pięcioboistę Dariusza Goździaka. Są z nami złoci medaliści paraolimpijczycy. Absolutny rekordzista, sześciokrotny paraolimpijczyk. Czterokrotny złoty medalista. Podnoszenie sztangi leżąc Ryszard Kornalczyk. Dwukrotna złota medalistka pływanie i jazda na wózkach Irena Biegun. Witamy serdecznie. Czterokrotna paraolimpijka. Wielokrotna, sześciokrotna medalistka podróży polskiej reprezentacji na paraolimpiadzie w Londynie Renata Chileska. Srebrni medaliści. Najszybsi w owym czasie biali ludzie. Zenon Liczterski, srebrny medalista z Trójcie Kurza Olimpijskiej. I Marian Woronin, dwukrotny olimpijczyk, srebrny medalista z Morza. Dwukrotny medalista, dwukrotny olimpijczyk Marek Ołbik, Kanady. Trzykrotny olimpijczyk, wielokrotny mistrz świata, srebrny medalista, kajakarz Maciej Hajmut. Henryk Babrowski, piłka nożna, Montreal, 1976 rok. Przywołany już wcześniej, siedzący w innym rzędzie, trzykrotny olimpijczyk, dwukrotny medalista srebrny i brązowy, znakomity szermierz Adam Krzesiński. Trzykrotny olimpijczyk, srebrny medalista Daniel Jędraszko. I nasza srebrna medalistka skoczkini wzwyż z Moskwy, Urszula Kielak. Witamy serdecznie. Witam brązowych medalistów. Iwona Marcinkiewicz, łuczniczka, trzykrotna olimpijka, brązowa medalistka. Witamy. Marian Dawaj, judoka, dwukrotny olimpijczyk, brązowy medalista. Koszary. Janusz Brzozowski, piłka ręczna, dwukrotny olimpijczyk. Jeżeli nie ma jeszcze, to może dotrze, bo na tak. Ryszarda Stadniuka już przywołałem, ale przywołam jeszcze raz. Znakomity wioskarz, dwukrotny olimpijczyk. Marian Sytnieski, znakomity szermierz, trzykrotny olimpijczyk, dwukrotny brązowy medalista. Ryszard Czarnecki, podnoszenie ciężarów 1976. Są z nami olimpijczycy, uczestnicy Igrzysk Olimpijskich. Dorota Brzozowska, pierwsza Polka w finale olimpijskim w pływaniu. Witamy serdecznie. Jolanta Stańczak, kajakarka, 88 rok Seul. Grzegorz Kołka, znakomity kajakarz, dwukrotny olimpijczyk, mistrz świata. Janusz Olszewski, wspaniały żeglarz, rok 84, Tallinn, szósta załoga świata. Wczoraj była nasza, dopiero co upieczona, ale już drugi raz na igrzyskach, Agnieszka Skrzypulec. Był również wczoraj Paweł Januszewski, także ich również dziś witamy, choć są już poza granicami kraju. Witam serdecznie, a była również wczoraj Monika Perek. Marian Kurowski, znakomity kolarz, 88 rok, witamy serdecznie. Rajmund Zieliński, kolarz wszechczasów, dwukrotny olimpijczyk. No i przede wszystkim
masz na ziemi wychowanek, tak można by powiedzieć, z małego Lucina, Wojciech Matusiak, wszechstronny kolarz ultramaratonowy. Nie wiem, czy dodam do nas Dariusz Trafas z Kołobrzegu, znakomity oszczepnik. Miał to być, zobaczymy. Mirosław Kowalewski, wioślarz 80. rok, może tak, mamy serdecznie. Krzysztof Kiewieniec, znakomity bokser, 72 Monachium. Stańczyk Przemysław, znakomity pływak, dwukrotnie olimpijczyk, 2004-2008. Witamy Cię. Kowalewski Roman, również wioślarz. Serdecznie witamy. Wszystko olimpijskie moment. Ryszard Dawidowicz, kolarz 1988 serów. Kazimierz Krzyżański, ponieważ ta ziemia kajakarzami stoi, znakomity kajakarz 88. I Róża Data Ptak, też wioślarka 1976 Montreal. Czy kogoś pominąłem z siedzących? Nie sądzę. Tym razem mi się udało. Serdecznie w imieniu Państwa, jako rodzina zachodniopomorska olimpijska, Was witamy. Jesteście prawdziwą osłoną tychże dni. Dziękujemy. Panie prezesie, będę się pozostaniał tutaj. Szanowni Państwo, dobrą olimpiadę byśmy zrobili tutaj z tych zawodników i pewnie moglibyśmy rywalizować w bardzo wielu dyscyplinach i wiele rzeczy się nauczyć od mistrzów, którzy dzisiaj zawitali do naszego miasteczka. Zawitali wczoraj do Pyrzyc, dziś do Lipian, jeszcze przed nimi Barlinek. Szanowni Państwo, takim akcentem tych dzisiejszych uroczystości dodatkowym jest prośba do Państwa, do uczestników tej uroczystości, a szczególnie do olimpijczyków, by zechcieli wpisać się do takiej specjalnej księgi pamiątkowej. To jest księga sportu, kronika sportu. Przygotowywana i opracowywana przez pana Jana Rolę, uczestnika sztafety, której byliśmy obserwatorami od 1945 roku. Kronika niezwykła, w której zawarte są dzieje sportu nie tylko ziemi pyrzyckiej, lipiańskiej, ale także wiele wspomnień i faktów z życia sportowców, działaczy sportowych, trenerów, klubów, czasami już nieistniejących. Jeżeli Państwo zechcecie chwilę poświęcić, to po uroczystości tam przy stoliku jest córka pana Jana Rogi i udostępni tą kronikę do wpisu. To o historii, a skoro o historii, to czasami sportowcy przechodzą w stan spoczynku, żegnają się ze sportem i dziś także staje się kolejny raz tradycją, że żegnamy podczas takiej właśnie uroczystości olimpijczyka, pożegnamy się z jego aktywnością sportową. A o tym, kogo dziś pożegnamy w tej aktywności sportowej, prezesem Stanisław Kopacz. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, z jednej strony zaszczyt, z drugiej strony pewien żal, że to już koniec wielkich wrażeń, łez, emocji, wielkich doznań i uczucia, kiedy biało-czerwona wędruje na maszt razem z tymi. Zdecydował się zakończyć swoją karierę sportową, wyczynową. Wybitny sportowiec, wybitny zawodnik jest tu dzisiaj z nami. Konrad Wasielewski. Drogi Panie i Pani Przewodnicząca Sejmiku. Bardzo prosimy. Panie Radny tutaj do nas. Jest takim obyczajem od kilku naszych uroczystości wojewódzkich, kiedy taki moment następuje, władze województwa dziękują za reprezentowanie tego województwa, za przynoszenie tych właśnie sportowych wrażeń, ale również i poczucia dumy z jego udziału. Dziś, jak powiedziałem, tą karierę kończy Konrad Wasielewski, złoty medalista, czterokrotny mistrz świata, członek słynnej załogi dominatorów osady, przepraszam, dobrze, tak muszę powiedzieć. Drodzy Państwo, jest również dzisiaj z nimi również trener i trener w ogóle Piotr Kula. Witamy Panie Piotrze. Jest prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich,
pana Ryszarda Stadnym i okręgowego związku wioślarskiego pan Wolesy. Drodzy Państwo, wybitny polski wioślarz, Szczecinianin, AZS Szczecin od początku, dwukrotny olimpijczyk, złoty medalista z Pekinu i szósty z Igrzysk Olimpijskich w Londynie, czterokrotny mistrz świata, mistrz Europy, ośmiokrotny mistrz, dwukrotny wicemistrz polski, absolwent Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, dziś kończy karierę wspólną. Pani Przewodnicząca, proszę o przeczytanie listu, jaki skierował na ręce Konrada pan marszałek. List gratulacyjny tego Rada Myśleckiego. Serdecznie gratuluję osiągnięć sportowych oraz dziękuję za godne reprezentowanie i znakomitą promocję województwa zachodniopomorskiego na arenie międzynarodowej. Od lat budził pana talent, wysiłek i ciężka codzienna praca, które złożyły się na sportowe sukcesy. Dlatego niezwykle cieszyły mnie informacje o pana postępach podczas najważniejszych wydarzeń sportowych. Wierząc w zakończenie przez pana czynnej kariery zawodowej, nie będzie końcem działalności sportowej, a pana postawa i osiągnięcia będą wzorem dla młodszego pokolenia zachodniopomorskich sportowców. Życzę również wszelkiej pomyślności w życiu osobistym marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierdy Blewicz. Gratulacje. I dlatego pan prezes z tej strony szalał. Ale jak Państwo zauważyliście, symboliczne stało się to wprowadzenie Pocztu Sztandarowego przez pana Konrada Wasilewskiego, czyli młodych zawodników, piłkarzy uczniowskiego klubu sportowego z Lipnia na wprowadzenie tutaj na pultę hali sportowej i jednocześnie pożegnanie, zakończenie kariery sportowej przez czynnego zawodnika. Dziękuję, pożegnamy jeszcze raz. Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie pożegnania. A było ich wiele, tak jak mówił pan prezes Stanisław Kopeć, w tych wrażeń sportowych, emocji mnóstwo. W tej uroczystości mamy także czas, moment na podziękowania w formie odznaczeń, wyróżnień dla tych, którzy w sposób szczególny pracowali, zasłużyli się dla sportu, dla szczególnie sportu tego olimpijskiego krzewienia kultury olimpijskiej, nie tylko w naszym regionie. Panie prezesie. Dziękuję. Szanowni Państwo, drogie władze Komitetu Olimpijskiego, panie wojewodo, pani przewodnicząca, pani burmistrz Myżyc, panie burmistrzu Lipian, panie starosto, to na wasze wnioski oraz z kolegą Wojski Myżyckiego Klubu Olimpijczyka, wielu działaczy, organizatorów sportu, trenerów otrzymuje dzisiaj przy tej okazji w miejscu szczególnym, jaką jest ta hala olimpijska, swoje wyróżnienie. I tak, minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznał odznakę zasłużony dla sportu następującym osobom. Odznakę brązową Robert Petyna. Zapraszamy. Robert Petyna. Mariusz Kucharczyk i Piotr Olech. Trenerzy, wychowawcy, organizatorzy, samorządowcy. Zapraszam pana wojewodę Marka Słubocza o wręczenie tych odznaczeń w imieniu ministra. Wyróżnienia za zasługi dla sportu. Przybrane są to brązowe odznaczenia i tak powiedział pan prezes, przyznawane wszystkie te odznaczenia, które dziś będziemy wręczać, przyznane są na wnioski samorządów będących organizatorami tegorocznych uroczystości Dni Olimpijczyka, a także na wnioski organizacji sportowych. Dziękujemy.
gratulujemy. Dziękujemy. Jeszcze raz gratulacje. Finansowe. Nagrodę. Za zasługi. Proszę panie wiceprezydencie. Szanowni olimpijczycy, szanowni państwo. Chciałbym przede wszystkim złożyć wszystkim utytułowanym serdeczne podziękowania za aktywne krzewienie kultury fizycznej w tej lokalnej społeczności, ale też na arenie międzynarodowej. Odznaki honorowe zasłużone dla sportu są wyrazem szczególnego wyróżnienia, a uhonorowani nimi zasługują na najwyższy szacunek oraz docenienie za szlachetną postawę w karierze sportowej. Konsekwencja, ciężka praca, wyrzeczenie, codzienna praca w realizacji podejmowanych działań zyskały społeczne uznanie. Wszystkim uhonorowanym sportowcom jeszcze raz serdecznie dziękuję i życzę dalszych sukcesów sportowych. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękuję panie wojewodo. Szanowni państwo, Polski Komitet Olimpijski swoich działaczy, organizatorów ruchu olimpijczyków wyróżnia jakże zaszczytnym medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego przyznanego przez kapitułę za określone osiągnięcie. Medale za zasługi dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego dziś otrzymują. Klub Olimpijczyka Kalisz Pomorski. Zapraszamy przedstawiciela. Medal złoty. Pyszycki Klub Olimpijczyka. Medal złoty. Zapraszamy przedstawiciela. Oraz Kazimierz Lipiński, były starosta Pyszycki, członek zarządu Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, od lat związany z ruchem olimpijskim. Zapraszamy. Medale srebrne otrzymuje Klub Olimpijczyka Międzyzdroje, 15-lecie. Zespół Szkół nr 1 imienia nobistów polskich w Pyszycach. Zapraszamy przedstawiciela. Medale brązowe. Adam Sowa. Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Janusza Kuszaczyńskiego w Myśliwoniu, swoje 20-lecie. Zapraszamy pana prezesa Andrzeja Kraśnickiego, pana prezesa Ryszarda Stratniuka i pana sekretarza generalnego Adama Krzesińskiego z prośbą o wręczenie tych medali. Medale Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przypomnę, złote przyznane zostały dla Klubu Olimpijczyka Kalisz Pomorski, dla pana Kazimierza Lipińskiego, pomysłodawcy tegorocznych właśnie uroczystości. Srebrne Klub Olimpijczyka Międzyzdroje, zespół szkół nr 1 imienia nobistów polskich w Pyszycach. Brązowe dla Lipieńczyka, pana Damasowy, dla Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Janusza Kuszaczyńskiego w Myśliwoszu. Medale wręczają sekretarz generalny PKO pan Czesiński, prezes Andrzej Kraśnicki, wiceprezes Ryszard Stratniuk. Gratulujemy. Bardzo prosimy z panami. Ale proszę jeszcze pozostać, może zrobimy zdjęcie, panie prezesie, pamiątkowe. Rzadkość. Prosimy zdjęcie wspólne zrobić. Okazja taka, może się trudno widzieć, kiedy się może zdarzyć. Jeszcze raz olbrzymie brawa, szanowni państwo, podróżnienia dla tych, którzy opinii Polskiego Komitetu Olimpijskiego zrobili bardzo wiele. Dziękujemy. Dziękujemy pięknie. Medale Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nie mniej cennym wyróżnieniem zachodniopomorskim. Dziewiątego grudnia.
grudnia 2009 roku w sali księcia Bogusława na Zamku Przyrodów Pomorskich w Szczecinie świętej pamięci nieodżałowany prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotr Dorowski w swoim wystąpieniu z okazji 90. rocznicy Polskiego Komitetu Olimpijskiego wymienił miasto Pyrzyce, gminę Pyrzyce jako wzorowo prowadzącą wydarzenia o idei olimpijskiej. To oznacza, że krzewienie idei olimpijskiej jest na właściwym miejscu. Byłem bardzo dumny z tego tytułu, bo przecież wy, olimpijczycy, jesteście wspaniałym dobrem narodowym. Komentować dobra narodowego w tym momencie absolutnie nie trzeba. Dziękuję Staszku za poparcie twojej Rady Olimpijskiej, naszej zachodniopomorskiej. Dziękuję panie prezesie, panie sekretarzu za decyzję, iż tutaj na ziemi pyrzyckiej, myśli polskiej, warmińskiej i pańskiej odbywają się centralne uroczystości Dni Olimpijczyka. A wy wszyscy olimpijczycy i szanowni goście, opuścicie nasz region, wrócicie do domu, zakładów pracy, różne miejsca. Proszę, byście mówili tak, jak was przyjęliśmy dobrze, bo nie tylko sportem stoimy, ale mamy dobry potencjał rozwoju gospodarczego. Zapraszamy na ziemię pyrzycką, myślibolską, parkimecką i pańską. Dziękuję bardzo za to wspaniałe oznaczenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o podziękowanie w imieniu oznaczenia. Proszę państwa. Z przyjemnością informuję, iż w uznaniu zasług dla Pomorza Zachodniego uchwałą 5371 z 6 kwietnia tego roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał złotą honorową odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego panu Tadeuszowi Wróblewskiemu. Zapraszamy serdecznie do nas. Oraz srebrne odznaki panu doktorowi Zbigniewowi Szafkowskiemu. Zapraszamy pana doktora. Panu Krzysztofowi Trojanowskiemu. Najlepszy, że na pewno pan Krzysztof jest stąd. Tak, nauczył się wychowania fizycznego. Olimpijczykowi, bardzo aktywnemu członkowi Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, Januszowi Olszewskiemu. Zapraszamy panie Januszu. Oraz szczecińskiemu grubowi olimpijczyka, któremu niedawno stuknęło 50 lat. Do wręczenia tegoż wyróżnienia poproszę panią przewodniczącą sejmiku województwa zachodniopomorskiego, a odebranie tegoż wyróżnienia w szczecińskim klubie olimpijczyka swoistą sztafetę prezesów. Ryszarda Stawniuka, Andrzeja Steca i niedawno wybranego nowego prezesa najmłodszego Marka Kolbowicza. Bardzo prosimy całą grupę. No, skoro 50 lat się to nie nazbierało. Szanowni państwo, tak jak odczytał prezes, uchwałą sejmiku przyznane gryfy zachodniopomorskie za zasługi dla Pomorza Zachodniego. W tej chwili otrzymują złote, Tadeusz Wróblewski srebrne, Szczeciński Klub Olimpijczyka, Janusz Olszewski, dr Zbigniew Szafkowski i Limpieńczyk Krzysztof Trojanowski. I z tego chyba ostatniego jest jakiś szczególny dumny. Panie życzę. Wyróżnienia zachodniopomorskie w uznaniu za działalność, aktywność sportową na rzecz Pomorza Zachodniego. No i mamy teraz trzech panów wręczyć. To jest oczywiście wyróżnienie dla klubu, ale klubu, żeby trzech posłów nie było prawo. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Jeszcze zrobimy zdjęcie, panie prezesie, sekundę zbiorowe. Odznaczenie mi zawiera urzędujący prezes. Dziękuję bardzo.
wybrali coś, co jest jakby swoistą formą uzewnętrznienia ich kariery sportowej. Zapraszam po odbiór drugich i trzecich kółek olimpijskich. Szymona Karasiewicza, pierwsze miejsce mistrzostwa Polski juniorów oraz Kingę Kapicę, zawodniczkę Spartakusa Wyżycze, reprezentantkę Polski na mistrzostwach Europy juniorów w Suwodzicy. Szymon Karasiewicz i Kinga Kapica. Tak jak już mówiliśmy na wstępie, są oboje, jeżeli można prosić Tomka Kucharskiego o wręczenie im tych kółek oraz Mariana Sykniewskiego. Bardzo proszę. Panie wicesektorze, zakończyli już karierę, gdzieś nagradzają startujących przed nimi olimpiady i zawody. Szymon Karasiewicz. Życzyli im jak najszybciej czwartego, a później piątego kółka olimpijskiego. Tak, panie prezesie, obym tak był. Na pewno będzie. Kolejne zdjęcie. Gratulujemy, dziękujemy bardzo. I mamy jeszcze dwie chwały uczynienia korporacyjne. Serdecznie poproszę tutaj pana posła Wojciecha Ziemniaka, szefa Krajowego Szkolnego Związku Sportowego oraz szefa Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, pana doktora Zbigniewa Szerokiego, o wręczenie medali za zasługi w rozwoju sportu szkolnego. A kto je dziś dostanie? Danuta Kuźnicka, nauczyciel publicznego gimnazjum w Pyrzycach. Bardzo prosimy do nas. Leszek Dączy, zespół szkół publicznych w Bielicach oraz Cezary Siepka, Szkoła Podstawowa w Żadowie. Zapraszamy. Dwa wyróżnienia z gminy Pyrzyce, publiczne gimnazjum w Pyrzyce, Szkoła Podstawowa w Żadów i jeden medal za zasługi dla rozwoju sportu szkolnego, komentuję do gminy Bielice. Sport szkolny dostrzegamy. Dziękuję. Zrobimy pamiętową fotografię jeszcze raz, pożegnamy. Szanowni Państwo, ten rok to jest rok 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych. Spod tego znaku wywodzi się wielu polskich olimpijczyków, również tu dziś obecnych. Wymieniałem kolarzy, lekkoatletów. Rada Główna Krajowego Zrzeszenia postanowiła wyróżnić dwóch wybitnych działaczy w tymże roku medalem 70-lecia. O wręczenie tychże medali poproszę prezesa Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe pana Tomasza Paciejewskiego. A kto będzie ich beneficjentem? Oczywiście pan Jan Rola i Jerzy Grodzki. Zapraszamy. Zapraszamy obu panów. To oni tworzyli sukcesy LZS-ów na ziemi pyrzyckiej, miejskiej i na zachodnim Pomorzu oraz w Polsce. Witamy was pięknie. I taki jeszcze jeden akcent. Witają się weterani LZS. Jak sama nazwa medal 70-lecia wskazuje na słuszny wiek. Zawsze szukać. W tym roku 19 czerwca w regionach będzie rozgrywany triatlon. Będzie to wznowienie triatlonu po 30 latach, które pamięta na pewno. Serdecznie gratuluję.
Jerzy Grodzki, który w 1984, 5 i 6 organizował triatlon w Pyrzyce Lipianem. W tym roku triatlon powróci na ziemię pyrzycką, a dokładnie będzie rozgrywany w Lipianach. Panie Prezesie. Szanowni Państwo, ja teraz poproszę Pana Prezesa Andrzeja Kraśnickiego. Stoją tam puchary o kilka życzliwych słów dla organizatorów o wręczenie tych pucharów Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest to wyróżnienie szczególne oraz również wyróżnienie dla Pana doktora Zbigniewa Szafkowskiego i o przesłanie Pana, jeżeli można, Panie Prezesie. Bardzo proszę. A o wystąpienie poproszę Pana Burmistrza Lipian oraz Pana Starostę Stanisława Stępkę. Bardzo prosimy. Na ręce Pana Starosty Stanisława Stępnia i list gratulacyjny. Jeżeli mówimy o samorządach, które partycypowały w organizacji tegorocznych Centralnych Uroczystości Dnia Olimpijczyka, to proszę spojrzeć na galerię przed nami. Są herby wszystkich samorządów, patronatów, sponsorów, tych, którzy wspierali i pomagali nam tutaj, w Lipianach, Pyrzycach, a także i w Barwinku pomagać zorganizować 50. Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka. Samorządy gminy Pyrzyce, Przelewice, Warnice, Lipiany, powiat pyrzycki, gmina Kozielice, Warninek, Mielnice, Myśliwórz i Baminek. Serdecznie gratulujemy. Ja przypomnę, że taki puchar otrzymała wczoraj Pani Burmistrz Marzena Brodzińska-Pyrzyc za przepiękny koncert i za przepiękną organizację wszystkich imprez na terenie gminy Pyrzyce. Również serdecznie gratulujemy, ale to już było wczoraj, a dzisiaj mamy nową scenerię, pod wieczór również podobny puchar trafi do Berlinka. Panie Prezesie, oddaję Panu głos. Bardzo dziękuję, że mogę być dzisiaj z Wami. Drodzy Olimpijczycy, dostojni goście, członkowie rodziny olimpijskiej, przyjaciele sportu. 120 lat temu, w podobnym okresie, były się w Atenach pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie. Przyjęliśmy pewną tradycję nawiązującą do tego wydarzenia organizacji Dni Olimpijczyka, które już po raz 50. drugi odbywają się w naszym kraju. To wydarzenie obejmuje całą Polskę. W tych dniach na wszystkich, czy większości obiektach sportowych odbywają się wspaniałe imprezy. Zarówno w halach sportowych, na stadionach, pływalniach, torach regatowych, na wielu innych obiektach święcimy i nawiązujemy do tej pięknej tradycji ruchu olimpijskiego. Nieprzypadkowo spotkaliśmy się właśnie dzisiaj w województwie zachodniopomorskim. Nieprzypadkowo spotkaliśmy się tutaj. Chciałbym serdecznie podkreślić, że właśnie w województwie zachodniopomorskim działa jedna z najlepszych w Polsce Rada Regionalna Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działają tutaj wspaniałe kluby olimpijczyka, szkoły imieniem olimpijczyków Polski, szkoły imieniem wybitnych, wspaniałych sportowców. To właśnie dzięki nim krzewi się ruch olimpijski, idea olimpijska. Byłoby to niemożliwe bez wsparcia wielu, którzy nam pomagają, którzy wspierają te wartości, które są charakterystyczne dla ruchu olimpijskiego. Przyjaźń, szacunek, doskonałość, fair play. W tym miejscu w imieniu
całej rodziny olimpijskiej. W imieniu kierownictwa Polskiego Komitetu Olimpijskiego chciałbym serdecznie podziękować organizatorom, wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że możemy właśnie dzisiaj, wczoraj, jutro obchodzić te wspaniałe uroczystości. Byłoby to niemożliwe bez wsparcia i pomocy władz wojewódzkich. Cieszę się, że z nami jest pan wojewoda, jest pani przewodnicząca. Bardzo dziękuję władzom wojewódzkim reprezentowanym przez Urząd Wojewódzki i przez Urząd Warszawski. Szczególnie serdecznie chcę podziękować tym, którzy przyczynili się organizacyjnie do tych wielu momentów, jakie przez te trzy dni przeżywamy tutaj właśnie na tej ziemi. Żebym się nie pomylił, to są wszyscy ci wymienieni tutaj za mną. Gmina Pyrzyce, gmina Przelewice, gmina Warnice, gmina Lipiany, powiat pyrzycki, gmina Koziewice, gmina Warlinek, gmina Bielice, Świbórz, gmina Bania. To również wsparcie z dwóch powiatów, gryfińskiego i śliborskiego. Bardzo, bardzo samorządowcom za to dziękuję. To nie są pierwsze tego typu uroczystości odbywane na tej ziemi. To nie są pierwsze uroczystości, było ich wiele, wiele więcej. Przed nami największa impreza sportowa odbywająca się przez co cztery lata. Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Dzisiaj polscy sportowcy mają już 126 kwalifikacji. Te kwalifikacje są albo imienne, albo nadano Federację Narodową. 14 lipca podejmiemy decyzję o powołaniu reprezentacji olimpijskiej. Liczymy, że będziemy mieli tych kwalifikacji dużo więcej, bo to jest połowa, ciągle trwają niektóre dyscypliny, które są niezwykle ważne dla polskiego sportu, jeszcze są nie zakończone. Ale to jest ten wielki, wielki sport, wielkie wydarzenie. Nie byłby ten sport taki, jaki jest, nie mielibyśmy medalistów olimpijczyków, którzy są po mojej lewej stronie, gdyby nie praca w szkołach, w klubach sportowych, gdyby nie wsparcie rodziców, gdyby nie wsparcie organizacji, sponsorów, samorządów. Jest to ogromny wysiłek całego społeczeństwa, służący profilaktyce zdrowia, służący wychowaniu, służący promocji Polski, naszego kraju, naszego narodu. I to, co jest naszym przesłaniem. Chciałbym, aby dzieci i młodzież obecna tutaj miała świadomość, że sport jest jedną z najlepszych dróg życia do przyszłej kariery. Że to są doskonałe wybory. Że to jest szansa awansu i edukacyjnego, wychowawczego, szkoleniowego, że to jest szansa, aby założyć koszulkę z godłem na piersi i promować wszystkim obecnym za to, co robicie dla ruchu olimpijskiego, za to, co robicie dla polskiego sportu. Serdecznie dziękuję i życzę nowych, wspaniałych zwycięstw. Dziękujemy serdecznie za to przesłanie, panie prezesie. Za ciepłe słowa. Pod adrechem tego, co się dzieje na terenie naszego województwa w zakresie ruchu olimpijskiego. Drodzy Państwo, zanim rozpoczniemy trzecią część, pozwólcie, że jeszcze kilka czynności, nie tylko organizacyjnych, ale również i związanych z pewną specyfiką, jaką jest zawsze patronat. Patronatem nasze uroczystości objęli minister sportu i turystyki, list przesłał na ręce pana starosty. Patronem objął oczywiście marszałek województwa, zachodniopomorski kurator oświaty, ale również minister rolnictwa i rozwoju wsi. O przedstawienie listu pana ministra Krzysztofa Jurgiela poproszę pana Dariusza Zachodniego.
Pana Daniela Zachorniaka. Bardzo proszę. Panie Maciej. Szanowni Państwo, Ziemia Wyszyńska na zachodnim Pomorzu w dniach 21-24 kwietnia 2016 roku stanie się miejscem, gdzie idee olimpijskie, bobinożytne i rozkwitną w całej pełni rywalizacją sportową, muzyką i poezją oraz refleksją naukową. Wielkie Święto Sportu z okazji 52. Centralnych Dni Olimpijczyka będzie wydarzeniem, którego znaczenie pozostanie w pamięci lokalnej społeczności. Zwłaszcza młodzieży potrzebna jest edukacja powiązana z uprawianiem różnych dyscyplin sportowych, które hartują ducha, czekają siłę fizyczną, a także wychowują do dzielności odważnego pokonywania trudności w życiu. Z zadowoleniem pragnę podkreślić, że podczas tegorocznych Centralnych Dni Olimpijczyka młodzież szkolna znajduje się w centrum uwagi. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych wystąpią w licznych konkurencjach sportowych, zmagać się będą w zawodach, na stadionach i w halach sportowych. Życzę młodym sportowcom walecznej postawy, z poszanowaniem zawodowców kolejów oraz dużo radości z osiągniętych sukcesów. Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim uczestnikom 52. Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka. Słowa szacunku przekazuję polskim olimpijczykom. To są medali na igrzyskach, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Gratuluję najlepszym sportowcom tego regionu, a szczególnie trenerom wychowującym młodzież do honorowej, uczciwej rywalizacji zgodnej z ideami olimpijskimi. Pożytecznie jest przypomnieć słowa Pierre'a de Coubertin, ojca nowożytnej idei olimpijskiej, że świat byłby piękniejszy i lepszy, gdyby wartości olimpijskie przeniknięte dążeniem do rozwoju moralnego, intelektualnego, fizycznego człowieka zostały powszechnie przyjęte. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie na 52. Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka, jednakże z powodów licznych i ważnych obowiązków służbowych nie mogę być obecny. Podpisał minister rolnictwa i rozwoju wsi, pan Krzysztof Jurgiel. Dziękujemy bardzo. Panie Przewodniczący, jeszcze złożę jedno zdanie od siebie, jako też tego, który został wyporzucony do Warszawy, bo jestem mieszkańcem tej ziemi. Ruch olimpijski charakteryzuje się tym, że pamięta o swojej historii. Jeszcze raz chciałbym podziękować i wyróżnić tutaj pana Kazimierza Lipińskiego, bez którego tej imprezy by dzisiaj nie było. Brawo, Kasia. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo. Drodzy Państwo, jest pewien taki obyczaj, że ci, którzy będą następnymi organizatorami Centralnych Uroczystości, przyjmują od poprzednich pewien symbol. Dziś taką okoliczność chcielibyśmy uczynić, jako że Komisja Polskiego Komitetu Olimpijskiego zarekomendowała, aby przyszłorocznym gospodarzem był zespół szkół Klub Olimpijczyka w Parkowej i zapraszam tutaj do nas pana Krzysztofa Działo oraz przewodniczącego Komisji Współpracy Terytorialnej i Rozwoju Sportu. Dla wszystkich pana Janusza Kochana. Już wiele, gdzie wyjechać na kolejne, na kolejną inaugurację Dni Olimpijczyka. Do Parkowej. Szanowni Państwo, drodzy goście, no i szanowni gospodarze. Tak się stało, że rok temu opinia Komisji Współpracy Terytorialnej i Sportu dla Wszystkich była bardzo wiążąca, a przede wszystkim dotarła do zarządu, który podjął decyzję bardzo pozytywną o organizacji tego święta właśnie tutaj na pięknej ziemi województwa zachodniopomorskiego, w Wyżycach i na pozostałych gminach, które tutaj są wyszczególnione. Nie pomyliliśmy. Dlatego też serdecznie składamy gratulacje w imieniu wszystkich działaczy ruchu olimpijskiego w terenie i dzisiaj chcieliśmy przekazać kolejną informację i mam nadzieję, że to będzie pozytywna, również przyjęta przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego opinia naszej Komisji Współpracy Terytorialnej i Sportu dla Wszystkich. A więc opinia jest taka, a żeby
organizatorem i gospodarzem centralnej uroczystości Dni Olimpijczyka w roku 2017 był klub Olimpijczyka Parkowy i tutaj obecny pan prezes działał wspólnie z samorządem tej pięknej miejscowości. Ja chciałbym poprosić kolegów z Podlaskiej Rady Olimpijskiej. Chcieliśmy symbolicznie przekazać dwa koce. Jeden koc z Igrzysk Olimpijskich, które się odbyły w Soczi, a drugi z Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Ten koc, który jest z Igrzysk Olimpijskich w Londynie, chciałem przekazać panu prezesowi Stanisławowi Kopciowi, prezesowi Zawodu Pomorskiej Rady Olimpijskiej, serdecznymi podziękowaniami i życzeniami, ażeby takich imprez było jak najwięcej, co wierzę, bo rzeczywiście Zachodniopomorska Rada Olimpijska jest przewodnia, jeżeli chodzi o organizację wielu ciekawych imprez na terenie naszego kraju. Bardzo serdecznie Stanisław. Igrzysk Olimpijskich Zimowych w Soczi przekazuje koledze prezesowi Działo. Mam nadzieję, że on będzie też symbolem organizacji wspaniałych imprez, które będą się odbywały w czasie trwania centralnej uroczystości i olimpijczyka. Ale chciałbym jeszcze poprosić tutaj do nas panią przewodniczącą sejmiku z Zachodniopomorskiego. Chciałbym poprosić również starostę Pyrzyckiego. I poprosić panią burmistrz z Pyrzyc, jeżeli oczywiście jest tutaj obecna. Jest tak? Chcieliśmy w imieniu naszej komisji, jak również Podlaskiej Rady Olimpijskiej, przekazać symboliczne szaliki, które na pewno przydadzą się podczas kibicowania naszym sportowcom na Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Także z podziękowaniem za zaangażowanie, za pomoc organizacji tej pięknej imprezy serdecznie gratulujemy i dziękuję. Szaliki już są, jeszcze tylko bilety, tak bardzo proszę, bilety na olimpiadę. Bardzo proszę. Jedno zdanie tylko, jeżeli zarząd rzeczywiście przychyli się do decyzji komisji, to zapraszam w takim razie Darek Parkowa. Przyjeżdżamy wszyscy z serdecznym Szpanią. Pokonowie Wielkopolski. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo. Zbliżamy się powoli do końca tej części oficjalnej i za chwilę młodzi adepci pięknej sztuki zechcą się przed Państwem zaprezentować. Ja jeszcze pozwolę sobie pięknie podziękować mediom. Mediom patronackim całej Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, kurierowi szczecińskiemu, panie redaktorze naczelnym, Polskiemu Radiu Szczecin, Radiu Szczecin. Panie Arturze, życzymy wielu sukcesów dziennikarskich na olimpiadzie w Rio, na Igrzyskach Rio, bo już dostał nominację. Jedzie? Oraz telewizji Polski Szczecin, która również od lat z nami zawsze jest za pan brat. Drodzy Państwo, ja kończę swój udział w tej części. Ale jeszcze pan prezes pozostanie. Została nam ostatnia część, część artystyczna przygotowana przez dzieci, młodzież i dorosłych. Nauczycieli, uczniów, członków kół zainteresowań artystycznych Zespołu Szkoły w Lipianach i w Domu Kultury w Lipianach. To ta część artystyczna, a my cały czas panu prezesem przypominamy, że to nie koniec 52. inauguracji, bo jeszcze dzisiaj na Urniku w Lipianach turniej imienia Henryka Wadowskiego, szukamy jego następców. Lidariusza Adamczyka. Adamczuka o 15:00 zawody lekkoatletyczne w Tarniku, otwarcie sezonu 2016. A od 10:00 trwa 10. jubileuszowy turniej w podnoszeniu ciężarów w AKS-ie Myśliwóz. On się gdzieś po godzinie 17:00 zakończy turniej imienia Borowiaka, znany w Polsce od lat. A o godzinie 18:00 w Domu Kultury Panorama w Tarniku pan burmistrz Barlinka gościć będzie. To po raz kolejny. Na 13:00 Marlinecki Dali Sportu.
Szanowni Państwo, zapraszamy na część artystyczną, czyli pokaz umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych z Gdynia. A te napisy na tabliczkach, Szanowni Państwo, obrazują stan Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej. 15 klubów olimpijczyka i 25 szkół imienia polskich olimpijczyków. Tutaj musimy się pochwalić, Panie Prezesie, to jest 1/4 całego dorobku Rzeczypospolitej. W Waszym rejestrze macie tylko 100, z tego 25 naszych. Dziękujemy Wam. Pięknie. Zapraszamy. Thank you.
Ustawiamy
ustawione. Tak i czekamy zdjęcie. Szanowni Państwo, 52. 52. Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka. Uwieczniamy. Tak by w kronice pana Jana Roli takie zdjęcie się znalazło. Jeszcze chwilę. Bardzo proszę, żebyście podskoczyli, ja też się chyba nie da. Jesteśmy. Pięknie. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za udział w tej części uroczystości. Zapraszamy na godzinę 14 na stadion piłkarski w Lipianach. Szukamy następców Henryka Pawłowskiego i Dariusza Adamczuka. 15 zawody lekkoatletyczne na stadionie w Barwinku. 18 gala sportu. A przygrywana orkiestra Delta z Gryfic, z liderkami jeszcze. Jeszcze jeden utwór. Pokaż to. Proszę. A po co? A jak...
Ale pan Oczywiście, że tak. Ale wie pan co, czasami coś takiego... Nie, to było takie... Ale nie kojarzę, Co ona musi być? No jak się zostaje osobą publiczną, to trzeba się liczyć z nimi. Ja za chwilę będę zapisałem jeden najlepszy dzień, a pani nie pamięta. Jeszcze jest za pana Becznika troszeczkę jeszcze, tak, żeby mi się to nie spodobało, to w ogóle nie jest prawdą, akurat nie ten czas, nie ten moment. Ale ja się cieszę! To jest właśnie ta ściankowość wychodzi. O największym gwiazdach Polę utaczycie. Ja chcę na mój telefon. Po prostu nieaktualne wiadomości ma pan. Nie mogę, ale teraz nie mogę. Ale to był najlepszy. Ja to mam, jak mam wszystkie gazetki. Jak jej się podobało, to musiały się pani. Na pewno, ale ja to mam za dużo. Mama dzwoniła do mnie, że się rozpadła, ale pan coś napisał i teraz się przeczytałam. No właśnie. To mój jeden z zaczytek. Oczywiście, że tak. A wszystko mamy. Wszystko sobie. Bo musi zmarzyć. Archiwizujemy. Tak, bo potem. Bo to jest. Pamięć jest zawodna. Ja idę tam, gdzie pani mieszka. Okienko mamy. Tak, oczywiście. To jest, dziękuję. Dobrze. Okay. A bo jeszcze chciałam jedno. Na wypadek, gdyby nie wyszło. Nie wiem.
Ty masz jedno zrobić i Tak, no
właśnie, jak tam w tym momencie chodzi, nie? No. No dobra, no to co? Sofia, mogę cię na chwilę poprosić? Zróbcie sobie zdjęcie. No właśnie, fani są najważniejsi, tak. Obywatel świata. Przepraszam, jeszcze raz. Co to jest? Nie.